Witam. Chciałem Was serdecznie powitać. Serdecznie powitać. Dzisiaj będzie powolny powrót do domu już. Koniec niestety z Tatrami. Wszystko ma swój koniec zawsze. Choć dzisiaj Tatry są przyjazne. Są przyjazne pogodowo. Przynajmniej na razie. Na razie, ale to już widać, że nie będzie to na razie. Na razie jest ładnie w Tatrach. I ładnie jest je tutaj widać. Ale widać już coś nadciąga nad Tatry. Nie wiem jeszcze tylko gdzie się dzisiaj zatrzymam, będę jechał po południu, jeszcze zrobię sobie obiad. Ja dopiero wstałem niedawno. No i co, no, w nocy deszcz padał. Miało tego deszczu nie być, a był deszcz. No ale tu było sympatycznie akurat. Tak, właśnie korci mnie, żeby pójść, ale już nie pójdę, bo mnie nogi bolą. Ale tak jak wiecie, pogoda nie sprzyja. W niedzielę tutaj będzie już naprawdę zimno, deszczowo. Do zimno jest. Około 8 stopni. Idę do środka. No i o czym ja to mówiłem? Kurde, nie wiem, o czym ja mówiłem. Nie pamiętam. Łączę się później, bo teraz to nie kontaktuję za bardzo, jeszcze się nie obudziłem. Miejscówka fajna. Ja tutaj lubię przyjeżdżać, tu być, bo jest, zobaczcie, są zabudowania blisko, nikomu nie przeszkadzam. Jestem nad rzeką. Nie ma ulicy i jest bardzo fajnie tutaj sobie postać, pospać, podpoczywać. Latem tu jest większy ruch, troszkę więcej miejscowych przyjeżdża, turystów, bo tutaj są kwatery. To sobie przyjeżdżają tutaj ludzie samochodami, ale w nocy tu praktycznie nikogo nie ma. No chyba, że tutaj przyjeżdżają chłopaki sobie, a tu tam dalej właśnie robią ognisko. Teraz kiedyś tu robili, w tym miejscu, tu gdzie ja stoję, a teraz robią tam dalej. No i przyjeżdżają też inni ludzie, którzy tu też śpią. Przeważnie ludzie z zagranicy. Polacy bardzo rzadko tu przyjeżdżają. No rzadko to jest spotykane, żeby tu latali. Kurde, skręcają na mnie. Będą atakować. Nie, dobra. Trenują chłopaki pewnie. Tak, siema, siema. Siema, dzięki. Nie, coś się musi dziać, skoro oni takie rzeczy tu robią. Czy to jakieś ćwiczenia chłopaki robią, czy po prostu jakaś impreza tam jest, nie wiem, bo wypuszczali dym. Ale polecieli z powrotem. Przejdziemy się, zobaczymy, kto to tam stoi. Wczoraj poszedłem wieczorem, ale nic nie było widać. Ciemno tam, nikogo nie ma, nikt nie wychodzi. Zobaczymy, nie? Z ciekawości. Na pewno nie pomaga. Widziałem, że mieli panele słoneczne na dachu. A tu jest dobre miejsce na stanięcie sobie kamperem. Zresztą ktoś stawał. No Niemcy to są akurat. Tu są Niemcy. Myślałem, że ktoś z Polaków może tutaj stoi dzisiaj. Oj, wieje. Trzeba zajrzeć do silnika. No co prawda ja od początku podróży zrobiłem 690 km w tej chwili. Ale zawsze dobrze jest przejrzeć, po prostu zobaczyć, co się nie dzieje złego w silniku. Wycieków nie ma tutaj. Poziom oleju. Zobaczmy poziom oleju. Zobaczcie. No jest poziom. Poniżej maksimum. Troszkę za dużo tego oleju jest. No to zależy. Ale poziom się w ogóle nie zmienił, słuchajcie. Czyli wtedy nie wiem, dlaczego to tak było, że był nagle taki skok. W zeszłym roku, co robiłem, to ten film, że nagle było tego oleju na minimum. Co to spowodowało, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy on gdzieś ten olej chowa. Teraz, słuchajcie, jest normalnie cały czas poziom. Tego oleju w ogóle nie zużywa ten silnik. Wszystko dobrze wygląda. Poza maską oczywiście. Maska jest korozja. Gdzieś tu, o tutaj wysadza. Zobaczcie, wysadza tutaj w tym miejscu. No jest korodowana, ja trochę nie zabezpieczyłem.
Ale to już wszystko było za późno. Wszystko było za późno, bo już było zjedzone wcześniej. Dość mocno. Było już dość mocno zjedzone już. Po prostu od nowości powinno być to miejsce zabezpieczone i to poważnie, bo tam wilgoć jest. No i to jest właśnie efekt. Zaczyna wysadzać tutaj. Tu. Bo to jest nie tylko purchel. Bo jest widać zniekształcenie nawet na tym. Na... Tu na masce. Czyli tam już odsadza... Głęboka rdza po prostu jest i trzeba to... No, trzeba by to było zabezpieczyć, bo skończy się to oczywiście tu dziurą. Cypa dziurkę to można sobie połatać, żaden problem, nie? Ale po co łatać, jak można zabezpieczać? No to już było za późno. Ja to zabezpieczyłem tyle, ile mogłem, a... epoksydem na rdze oczywiście. No a to, co było można zrobić, to pomalowałem i koniec. I to na tym wszystko. Takie rzeczy to się robi wcześniej, zabezpiecza takie miejsca właśnie. Jest tu troszkę korozji też pod spodem. Tylko to trzeba zrobić z kanału. Ja kanału niestety nie mam, więc nie mogę tego zrobić. Są tam takie belki. Belki, na których... To takie poprzeczne. Wzmacniające podłogę, żeby podłoga była stabilna. Też trzeba byłoby je pomalować. I zabezpieczyć. Bo jest na nich rdza. Taka... Sypie się po prostu farba. Co prawda, zanim coś stanie, przerzewieje, no to minie tutaj z 10 lat. No ale to też trzeba byłoby zabezpieczyć, żeby to przedłużyć żywotność tego kampera, bo kamper taki, no to jest fajna zabawa. Wiadomo, że nowsze kampery są fajniejsze. Nie powiecie, że nie. Na pewno są fajniejsze. Lepiej Wam się podobają te nowsze kampery, bo ten kamper to jest przestarzała konstrukcja. Tym szybko się nie pojedzie. 80, 90. Już 100 wyjechać to już szkoda silnika jest. No i paliwo, bo to pije to paliwo. A te nowsze są fajne, bo pykniecie sobie 110, turbina, wszystko działa, elektroniki tam jest dużo. Jest fajnie. Fajnie, no tylko, że naprawa tego jest bardziej kosztowna. To jest bardzo prosta konstrukcja. Konstrukcja, która jest niezawodna praktycznie. Tym silnikiem można zrobić bodajże 500 000 chyba, czy nawet, nie wiem, może więcej. Nie wiem, nie sprawdziłem, nie, tylko słyszałem, że spokojnie 500 000 się robi. Czyli ma jeszcze ponad połowę żywotności ten silnik. No ale to wszystko zależy od tego, jak poprzedni właściciel dbał, ale silnik nie był zarżnięty. Nie był zarżnięty ten silnik, bo go rozbierałem. To już mówiłem kiedyś. Dobrze to wygląda. Oczywiście trzeba dbać o to, żeby nie było wycieków. Bo wycieki silnika to też nie jest fajna sprawa, bo na przeglądzie pan diagnosta może pan wam odrzucić ten samochód na przeglądzie, jeżeli jest to mocny wyciek, że kapie, bo jeszcze jak jest mokro tam gdzieś, no to powie tylko proszę to zrobić, bo póki nie cieknie, to jest dobrze, bo jak policja by was zatrzymała z wyciekiem takim, że kapie, no to ich diagnosta ma przerąbane i wy macie przerąbane, bo dowód jest zabrany. Wtedy pewnie. Ja się nie spotkałem jeszcze oczywiście z policją, żeby za wyciek zabrała ten dowód rejestracyjny, ale może dojść do takich sytuacji. No i wiadomo, wszystkie usterki należy usuwać na bieżąco, bo później jak to się zacznie, wszystko może pociągnąć się za sobą jedno za drugim. Czyli jedno może zepsuć drugie. Miałem taki przypadek, nie będę opowiadał o tym przypadku. Przypadek właśnie mojej znajomej. Seicento, ale już nie będę wam opowiadał o tym. Nie będę wam opowiadał. O, chyba znowu lecą. Spory ruch teraz na niebie jest. I przeciął helikopter na Czarną Górę tutaj, na ten punkt widokowy. Wylądował helikopterem i... No i ci latają właśnie panowie z Nowego Targu. No tak, właśnie, samochodzenie po Tatrach. Samochodzenie, nie wiem, czy to będę mówił jutro, czy dzisiaj. Pewnie powtórzę jutro. Jak będę oczywiście robił międzylądowanie, ja pewnie zrobię, bo nie chcę mi się jechać od razu, to szkoda. Szkoda też tego pobytu, nie? To samochodzenie to jakoś, kurczę, nie chciało mi się chodzić. Ale ta nagroda na górze, to wejście tam i zobaczenie tych pięknych widoków, co jest oczywiście niecodziennym zjawiskiem, niecodziennym wydarzeniem tak naprawdę.
te wejście tam na górę, na Tatry. To jest nagroda za to cierpienie na szlaku właśnie, gdy wchodzimy na taki szlak. Bardzo dużo ludzi chodzi. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża w ogóle. Teraz nawet przy takiej pogodzie ludzie przyjechali chodzić po górach. Co jest niesamowitym zjawiskiem. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, bo ciężko jest. Zimno i nie każdy jest zadowolony. To już chyba kiedyś mówiłem, że spotkałem też takie małżeństwo, gdzie normalnie wyciągnął swoją, nie wiem, to ma żona, czy nie wiem, kobieta jego, czy jak to się teraz nazywa. No i była strasznie zła. Powiedziała, że ostatni raz tu przyszła i więcej jej nie wyciągnie w góry. Ja mówię, o człowieku, mówię, masz przerąbane. Bro, chciałem wam coś nagrać. Lata tutaj szybowiec. Nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć. Lata szybowiec normalnie z taką prędkością, kurde, jakby normalnie odrzutowiec był. Patrzcie. No teraz zawisł. Teraz zawisł. Teraz zdecydowanie uspokoił lot, ale przed chwilą tak zasuwał. To był szybszy od dźwięku normalnie. Ja myślałem, że to jest jakiś, mówię, odrzutowiec z silnikiem. No teraz spokojnie lata. Chyba mu się szybko znudziło. Ale mnie takie piruety kręcił tym szybowcem, że aż byłem przerażony. Nie wiedziałem, że tak można takim czymś latać tak szybko. No patrzcie, mam następnego szaleńca. Spuścił go chwileczkę, przed chwileczką z linki. Następny szaleniec będzie latał. Ale chyba sobie już poleciał. Ten to nie jest taki szalony chyba, jak tamten co był. Ale wszystko przed nami. Wyglądało to naprawdę imponująco, jak zaczął zasuwać tym szybowcem. Musiałem śmigłowcem powiedzieć. Tego niestety nie słychać jest, jak lata. Tamten jak leciał, to normalnie za nim dźwięk leciał. Z taką prędkością się poruszał, niż szybciej niż te samoloty z silnikiem, co tutaj latają. Ja oczywiście piję herbatkę sobie, nie? I jest godzina. No, prawie 14, ja jeszcze nie wyjechałem. Trzeba by się zbierać już powoli. Tylko na razie się ze wszystkim ładuję, bo tego wszystkiego się nagle zrobiło tyle do ładowania, że jestem po prostu w szoku. Wszystko, kamera, telefony, dron do ładowania, aparatura do ładowania. Kurczę, pieczone, no i nie ma aż tyle wtyczek, no i nie ma tyle takiej mocy prądu. Takiej mocy prądu nie ma tutaj, żeby to wszystko naładować. Więc tak oczekuję na to, coś się skończy i muszę to podłączać wszystko. No i jeszcze powerbanki właśnie. Powerbanki się ładują jeszcze. No to już na pożegnanie. Odjeżdżamy stąd. Odjeżdżamy z Tatr. Odjeżdżamy z Tatr, jedziemy w Góry Świętokrzyskie na postój. Na postój, słuchajcie, jedziemy. Czy na postój, żeby jutro sobie zjechać już. Żeby zjechać już do... do bazy, żeby zjechać do bazy, czyli do domu trzeba już wracać. Oczywiście Tatry żegnają mnie w miarę przychylnie, można powiedzieć, porównując z tym, co było przez parę dni, to w miarę przychylnie mnie żegnają, nie ma deszczu, jest co prawda pochmurno, chodzenie po Tatrach dzisiaj byłoby... Można chodzić, pewnie, że tak. W każdą pogodę można chodzić, ale jest pochmurno dzisiaj. Wiadomo, że każdy by chciał chodzić, kiedy jest słońce. No ale nie zawsze się udaje. Jedziemy w tej chwili przez Białkę Tatrzańską, tak? Będziemy jechać przez Białkę, bo Bukowina jest troszeczkę wyżej. Tylko najpierw muszę stąd wyjechać. Przed nami 240 km do przejechania. 3,5 godziny. O kurde, no to będę na wieczór. Tam na miejscu będę na wieczór.
Mówimy oczywiście o tym leśnym parkingu, bo tam się przenocuje, bo już będzie noc. Będzie już taka noc, ciemna noc już będzie, jak tam dojadę. Czuję oczywiście, smutek czuję. Czuję smutek po prostu. Czuję smutek. Pożegnania zawsze są smutne. No w sumie takie muszą być, bo jeżeli byśmy mieli to te góry na co dzień, to by nam spowszedniało to i byłoby nudne. Patrzenie na te Tatry dzisiaj, o, gdzie Tatry to są, się zachmurzyły całkowicie. W nocy będzie zimno. Tutaj będzie zimno, to będzie zimna noc teraz. Teraz zobaczymy, Tatry chyba są zakićkane chmurami całkowicie. Tak, do połowy są Tatry zasłonięte przez chmury, do połowy. Tak ładnie jak na stole normalnie, tak są zakryte. No i dotarłem, jestem na tej samej miejscówce co byłem wcześniej, czyli w lipcu. No cóż, robię kolację i idę spać. Co prawda jest młoda godzina, jest 20, no to zanim się zbiorę, to się troszkę zajdzie. Słychać samochody jeżdżące oczywiście. To jest taka droga leśna tutaj. W nocy nie ma tutaj ruchu praktycznie. W dzień troszkę więcej, ale to tak nie jest to męczące. Niedaleko jest przejazd kolejowy, to powtarzam. Ta miejscówka oczywiście nie jest na Park for Night. Tu ktoś zaznaczył, tam troszkę niedaleko, zaznaczył taką miejscówkę właśnie na Park for Night. Lasy te Zagnańsk tutaj. Łatwo jest tutaj trafić akurat, ale to mówię. To jest dla osób, które chcą sobie zjechać na przykład z trasy. Tu jest zaraz ta ekspresówka niedaleko. Od ekspresówki to jest tutaj za 4 km chyba. No ale zawsze jest ciszej niż spanie tam gdzieś na parkingu. A poza tym to jest takie międzylądowanie. Żeby nie robić tych 430 km, to po prostu sobie tutaj ląduje i rano będzie zakończenie sezonu z kamperem. A tylko, że materiał się ukaże dużo później, pewnie gdzieś tam grudzień, styczeń może, nie wiem, nie mam pojęcia jak to wszystko pójdzie, bo jeszcze muszę materiały i jakieś inne filmy ponagrywać z bisem. No Warszawa stoi, niestety stoi i nie wiem co z nią tam będzie. Potrzeba finansów, żeby to wszystko porobić teraz. Dobra, nie będę schodził z tematu. Jestem tutaj na tej miejscówce, na tym parkingu leśnym. Tu jest miejscowość. Występ? Występ jakoś tak. Nie wiem czy występ, coś takiego, coś w tym stylu. Jutro nam staniemy i pogadamy co trzeba. Pewnie do Bartka się podjedzie na zakończenie sezonu. I no w sumie to wszystko, nie dzisiaj. Odcinek pewnie krótki, ale nie chciałem oczywiście nagrywać całej drogi tutaj, bo to bez sensu dla mnie nagrywanie tej drogi. Bo mi to spowszedniało tak naprawdę, wiecie, to ta podróż ulicą, to no ile razy na tą drogą, to niczym się nie wyróżnia. Jedzie się po prostu cały czas ekspresówka i oczywiście Kraków omijałem. Kraków, nie wiem, jak GPS mnie pokierował, że ja wyjechałem stamtąd, nie mam pojęcia, jechałem zupełnie inną drogą niż z reguły jeździłem. Tam budują S7 bodajże chyba, S7 omijającą Kraków budują, do autostrady się wcinającą. No i to było na tyle dzisiaj. Czuję ogromny żal, że opuściłem Tatry właśnie. Mimo, że tam wszędzie jest pod górę, to chodzenie jest męczące, ale zawsze ta nagroda czeka na górze. I nieważne jaka to jest pogoda, czy jest zła pogoda, czy jest dobra pogoda, tam na zawsze nagroda czeka na górze. W Tatrach właśnie. Tylko najpierw trzeba tam wejść. Czasami to bywa nieliche wyzwanie.
Wrzesień zawiódł. Zawiódł, dobra, ale to już o tym, jeśli chodzi o pogodę, ale to już o tym jutro na podsumowaniu, czyli na zakończeniu sezonu z kamperem. Dobra, to co, dobrej nocy, no, dobrej nocy Wam życzę. No i sobie spokojnej. Cześć.